Posłuchajcie, chcę powiedzieć o jakby budowaniu wolności, który jakby jest bardzo ważny dla naszego jakby jakości bycia, tak popularnie mówię. Chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami, bo cały czas tego doświadczam, moje jakby dotykanie tych obszarów po prostu uwarunkowania i wychodzenia z tych uwarunkowań. Generalnie skrócę taki wykład Mario Binettiego, który miałem okazję spotkać w Szwajcarii i on mi bardzo ładnie wytłumaczył, jak w ogóle idzie z tą wolnością, albo jak nie idzie z tą wolnością właśnie. I to jest o tyle, tam będę dokładał swoje jakieś tam powiedzmy jakby przemyślenia do tego wykładu, ale najogólniej można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w pewnym systemie uwarunkowania tak naprawdę. Próbuję ten system uwarunkowania jakoś mniej więcej poukładać albo narysować, to na pewno się narysuję siebie. To jestem ja. I wokół mnie, słuchajcie, coś się dzieje. Tak w skrócie powiem, że dzieje się jakiś obszar mojego poznania, mojego rozumienia świata. Co tu zrobić, żeby to wyglądało ładnie? Tak niech będzie. O, ten obszar. To jest taka pudełeczko, opończa, cośkolwiek byśmy nazwali. To jest obszar, który jakby wynika z mojego wychowania. Na co to się składa, na to moje wychowanie? Tutaj byliśmy w kulturach kuchennych, mówili o naszych rodzinach, o naszym dzieciństwie, ale też tam jest szkoła, też tam są, nie wiem, relacje, jakiekolwiek były. Nie wiem, kościół, telewizja, partia, koledzy, podwórko. To wszystko buduje nasze rozumienie, widzenie świata. My świat widzimy w taki sposób, w jaki nas nauczono po prostu, prawda? I po prostu zwyczajnie no, tak funkcjonujemy. I to nazywamy, albo ja nazwę to, tak zwaną kulturą. Słowo kultura nie jako sztuka, poezja, muzyka, tylko jako na styl życia. Nabyta. Niech tak zostanie. Dzięki, Joanno. I po prostu i chodzi o to, że ta kultura, która nas w jakiś sposób otacza, my w pewnym momencie mówimy, to jest za mało. Coś się kryje za tym, co nas otacza. I to właśnie jest bardzo ważne, to właśnie, co się kryje za tym. Próbujemy poznać na różne sposoby, jak tylko możemy, aby to, co nas, za nami gdzieś tam, za tym, co nas ogranicza, zobaczyć, usłyszeć, odczuć w ogóle. No i próbujemy na różne sposoby. Jak tylko umiemy tak naprawdę. Próbuję teraz zobaczyć takie sposoby ekstremalne, które z reguły nie do końca mi są po prostu jakby to być przyjazne. To są używki. I słuchajcie, takimi procesami wychodzenia z tego uwarunkowania mogą być właśnie między innymi też używki. Na przykład to może być na przykład alkohol. To mogą być na przykład narkotyki. To mogą być na przykład grzyby. To może być na przykład seksizm, przykładowo. Tych sposobów może być dużo, ale uwaga, jeżeli je wykonujemy, albo funkcjonujemy, albo w jakiś sposób budujemy tą wolność poprzez te używki, nazywam to używki, to coś się ciekawego dzieje. Otóż my stajemy się jeszcze bardziej uwarunkowani tymi właśnie używkami. Czyli wpadamy jeszcze większy tak naprawdę, jakby można powiedzieć, system uwarunkowania. Jeszcze większą pewność się niewolę tak naprawdę. Czyli jeżeli alkohol jest, no to wiadomo, że stajemy się alkoholikami. Jeżeli narkotyki używamy, stajemy się narkomanami. Jeżeli używamy na przykład seksu, stajemy się seksuholikami, prawda? Dobrze mówię, chyba tak. Z nadmiarem. Proszę? Z nadmiarem seksu. Z nadmiarem, tak? Aha. Ale uwaga, chodzi o tą wolność cały czas. O budowanie wolności tak naprawdę. Po prostu. Chcę być ciekawą rzecz, że generalnie to wychodzenie jakby oparte na odreagowaniu po prostu generalnie buduje zniewolenia. Generalnie buduje takie coś, że niby nam się wydaje, że wychodzimy z tego systemu, ale zabieramy inny system, który nas zniewala tak naprawdę. I taką ciekawą rzecz powiem. To, co niby nas wyzwala, albo narzędzie, które nas wyzwala, może być wszelakie. To może być na przykład religia,
To może być na przykład, no nie wiem, cokolwiek tak naprawdę, nawet sport, nawet rozwój duchowy tak naprawdę. To może być wszystko tak naprawdę. To może być, tak samo być biznes tak naprawdę. I co się dzieje, że po prostu, wychodzimy niby na wolność, ale tak naprawdę nie do końca nam to się udaje. Na jakąś chwilę wychodzimy, nam się wydaje, że już dotykamy jakby, nie wiem, czegoś wyjątkowego, ale później jak anioły spadamy po prostu do obszar piekielnych tak naprawdę. Czyli coś jest nie takiego i teraz to, co jest nie takiego, ja postaram się wyjaśnić moimi słowami. To znaczy, to już jest moje. To już jest moje, bo to, co wcześniej, to Mario Binetti mówił pięknie, cudownie, wspaniale. Teraz, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my zabieramy ze sobą programy tak naprawdę, które jakby się ubierają w takie właśnie po prostu narzędzia tak naprawdę. I generalnie możemy mówić o piękne słowa, możemy mówić mądre rzeczy, możemy nie wiem jak być rozwinięci duchowo, ale jeżeli powiedzmy, mówię tak w sumie rozwinięci duchowo, w kategoriach nawet tych takby, takich sloganów, że tak powiem, jeżeli zabierzemy z sobą te narzędzia, te programy, niestety za jakiś czas to się stanie naszą niewolą i będziemy gniewać tak samo inne osoby, naszą postawą. No i cóż możemy z tym zrobić? No właśnie nie wiem. Albo wiem. Potykam się codziennie z taką sytuacją w sobie. Dotykam tych granic, mojego jakby uwarunkowania i pytam się z siebie, co z tym zrobić? Generalnie powiem bardzo prostą rzecz. Bez miłości się nie da. Bez tego ograniczeń. Możemy różne mądre rzeczy mówić. Możemy różne jakby mądre rzeczy, będziemy być, nie wiem, po prostu, no nawet powiedziałbym, dobroczyńcami. Możemy, nie wiem, wszystkim dobrze życzyć, ale jak tam nie będzie miłości, to zabieramy program tak naprawdę. Tylko właśnie ten aspekt miłości może nam te programy rozpuścić tak naprawdę. Rozpuścić. No i stąd właśnie budowanie takiej wolności polega moim zdaniem na budowaniu jakby pewnej zmiany siebie samego, czyli pewnego podejścia do pewnych jakby zadań. Ja się mogę podzielić moimi doświadczeniami. Otóż tutaj nie jest tajemnicą, że od 13 lat żyję na donacji, co łaska po prostu. Ale to jest proces tak naprawdę, bo to nie jest tak, że jak sobie powiedziałem i tak jest. Nie, to jest proces we mnie tak naprawdę. To jest proces we mnie. Pamiętam, że było pierwsze takie spotkanie, taki warsztat 13 lat temu, pierwszy warsztat siatsu, który prowadziłem dwudniowy i dwie osoby mi dały pieniądze. I pamiętacie, ja tak mówię, kurczę, co się ze mną dzieje, coś mi tam przeszkadza. W jakimś czasie mówię, przeszkadza mi moja hipokryzja. Czyli mówiłem coś pięknego, dobrego, ale wewnątrz czułem coś innego tak naprawdę, prawda? Prawda? Czyli dla mnie było tak naprawdę miłości tak naprawdę. Czyli nie było tej spójności po prostu z tym, co robiłem tak naprawdę. I to był obszar, który zobaczyłem, jak to we mnie działa. Starałem się coś z tym zrobić tak naprawdę. Obecnie no, jest mi dobrze, bo mam dużą obfitość tak powiem, finansową. Mimo, że cały czas żyję na donacji, co łaska tak naprawdę. I jakby to wszystko płynie, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że cały czas żyję jakby no, w obszarach jakby fajnych ludzi. Cały czas spotykam się z przyjemnymi ludźmi, z osobami. Cały czas jakby mam takie doświadczenie, że świat jest cudowny, wspaniały po prostu. Czyli moje podejście do takiego jakby, powiedziałbym, narzędzia, jakim są pieniądze, to powiedzieć, że wiele osób uważa, że pieniądze im da wolność tak naprawdę, prawda? Niestety nie ma, jeżeli tam nie ma miłości, to nie będzie wolności tak naprawdę, no. Tak to tak w moim odczuciu. Stąd moja prywatna jakby taka koncepcja jest, aby właśnie, no jeżeli mamy jakieś narzędzie, które my bardzo nam się dobrze jakby władamy na przykład, to zastanów się, w jaki sposób je używamy. Czy używamy to poprzez serce, czy miłość, czy poprzez spekulacje, prawda? Prawda? To jest takie moje pytanie do mnie i do wszystkich, żeby te narzędzia tak jakby uruchamiać, żeby właśnie poszerzać nasz obszar jakby spotkania poprzez właśnie taką pełną jakby jedność w nas, tak mówię, najprościej miłości. Być może jest jeszcze więcej pokładów, które na przykład ja nie znam tak naprawdę, które jeszcze nie rozumiem tak naprawdę. Tym niemniej no, mam takie myślenie właśnie, że po prostu, żeby po prostu no, te narzędzia sobie wybierać umiejętnie i zadbać, żeby te narzędzia były właściwie używane. Tak to wygląda. Ciekawą rzecz jeszcze powiem, że próbujmy w ogóle, jeżeli możemy, za bardzo się nie starać być tak bardzo, bardzo wolni. Dlaczego? Jeżeli tak bardzo staramy się być bardzo wolni, wtedy odreagowujemy na zamknięcie.
na ten proces jakby może być uwarunkowany. I w tym działaniu bardzo łatwo przenosimy w ogóle te nasze jakby programy. Bardzo łatwo, tak powiem. Dlatego jest taka myśl, żebyśmy nasze działania robili stopniowo powoli. To znaczy, taka strategia jest, żeby dwa kroki iść do przodu i krok do tyłu. I zobaczyć, czy nasze decyzje życiowe jakby sprzyjają nam i jakby innym osobom po prostu. Jeżeli tak jest, idziemy dalej po prostu. To tak, chciałem jakby powiedzieć w ten sposób, że są jakby takie metody, aby tą naszą wolność budować, ale też, żeby ta wolność nie była jakby może być taką wolnością, która może być, jest odreagowaniem na nasze problemy tak naprawdę, na zamknięcie. To znaczy musi być wolność poprzez miłość, poprzez jakby nasze uszanowanie wszystkich aspektów tak naprawdę, po to, żeby móc wychodzić z tych pudełeczek po prostu naszego uwarunkowania. To chyba tak. Jak są jakieś pytania, to bardzo chętnie. Oczywiście lubię pytania, ale może już nie ma. Jak nie ma, to dziękuję bardzo.